Hej, witam wszystkich w siódmym odcinku. Z tej strony Rockwell. Dalej znajdujemy się w magazynie. Będziemy teraz próbować wydostać się z niego. Nic nie widzę. Póki co jest cicho. Jest tam zombiak. Nie widzi nas. Szybko przejdziemy. Nie wiem, gdzie on się teraz znajduje. To jest to, to jest najgorsze. Okay. Mam nadzieję, że już nas nic nie zaskoczy po drodze. Coś... kamienie spadają. Ojejku, jak ciemno. I znowu zombiak. Idzie tu. O, cholera. Nie zobaczy nas. Nie ma takiej opcji. One są ślepe. Wyczuwają tylko strach. A moja postać boi się panicznie. On stoi koło nas, ja w to nie wierzę. Nie wiem, gdzie on znikł, ale idziemy dalej. Trochę kataru mam. To się przemkniemy po ciemku, one nie widzą. Dobrze, jedyne plus, że one są ślepe. I wyczuwałem tylko strach, jeżeli się na nie patrzymy. I ruch. Okej. I wychodzimy. Teraz będziemy znajdować się w holu wyjściowym. Nie wiem, co się dzieje. Chyba trzeba uciekać. Albo... aha, zmienił się cały. A to co? Okej, okay. Nie wnikam dobrze w to. Nic fajnego w każdym razie tu jest. Strasznie, nie wiem, co się Danielowi stało z głową, ale on strasznie z opóźnionym zapłonem teraz mi reaguje. Przerażony jest. Okej, wchodzimy do maszynowni. Używamy klucza, który znaleźliśmy w pokoju gościnnym. No i okej, jesteśmy w maszynowni. Pójdźmy sprawdzić wszystkie zakątki. Okej, nic tu nie ma. Jeszcze nasze drzwi. List. Okej. July 1839. Today I went to the university looking for answers. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent... As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. Okej. Co tu mamy dalej? Co to jest? Myślę, że wskazówki do tej maszyny będziemy mieli po prostu w naszym pamiętniku. Ale póki co podniosę tak krzesiwa. Sprawdzę cały pokój. A to co, karaluch mi chodzi po ekranie? No ładnie. No, zdrowie psychiczne, trzy kropeczki. Okej. Okay. Pamiętnik, nie. Ach, czyli to jednak jest we wskazówkach. Okej, okay. Nie ma sprawy. Góra 8 i dół 8. 3... 8. Teraz dół. Musimy to poprzestawiać. I jest ok.
Okej, udajmy się teraz głębiej w dół. Zobaczymy, co jest w następnym pokoju. Nic szczególnego. Że tu będzie coś. Ach. Tu też nic. Kurczę, no. Jakieś koło. Zębate. Dwa krzesiwa, okej. Przydadzą się. Teraz trochę zapalam więcej. Nie, żeby nie ześwirować. 14th July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint story. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound... Okay. Nic więcej tu nie ma. Jeszcze jeden liścik. Aha, spis, dobra. No to wsadzamy. Będę zgadywał. Tutaj tak są tylko... O, działa? Nie. Trzeba trochę pozamieniać. To różowy. I nie wiem, jaki to jest. Zielony, biały. Zielony. O, okej, teraz wszystko pasuje. Znowu takie same koła, kurde, ale to jest coś. Chociaż w sumie to może nawet ozdoba, tylko jest nieważne. Okej, ostatni chyba pokój. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Skrzynie, węgiel. Krzesiwo, dobra. Weźmiemy trochę na łopatę węgla. O cholera, chyba się nie da. Co tu jeszcze mamy? Aha, to łopata, myślałem, że krzesiwo. Trochę oliwy mamy. Okej, co tutaj mamy zrobić? Aha, dobra, to jest chyba piecyk, tak? W piecu nie ma węgla, no. Trzeba trochę dorzucić. A, trzy wystarczą. O, trochę mi się zdrowie psychiczne poprawiło. No to gramy w kosza. Jest pierwszy punkt. No nie. Dobra. Nigdy nie byłem super z WF-u. Jest, teraz się udało. Super. Okej. Okay. Wszystko się pali. Co my tu mamy następne? Aha, no i widzicie. Brakuje tych trzech kół zębatych. Dobra, jedne ja to pozostawiałem na schodach, okej. Okay. Jedne koło jest właśnie w tym pomieszczeniu. Trzecie albo będzie na początku, albo już w tym pokoju, to zobaczę jeszcze. Bo się nie przyglądałem, tak. Tutaj trochę porzucam. Kurde, twardziel ten Daniel. Rzuca sobie tymi kołami, jak gdyby nigdy nic. Jeszcze jedno idzie, ono jest. Jest schowane. Okej. Okay. Winda uruchomiona. Kurczę. Ja nienawidzę tych efektów. Dobra, wychodzimy stąd.
Sausage i ja. Okej, wchodzimy. Ja się po prostu boję. I wajcha tu. Okej, zjeżdżamy. W dół zjeżdżamy oczywiście. Kurczę. Lampa mi gaśnie. Ja już myślałem, że będziemy spadać. No. Zatrzymaliśmy się. Jezu. Stop, 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 stop. Jak to zatrzymać? Obudziłem się. No nie wiem, jak ja tu przeżyłem, ale twarde lądowanie miałem raczej. Będziemy kończyć ten odcinek. Nie wiem, ale jesteśmy bardzo głęboko. Bardzo możliwe, że pod ziemią gdzieś. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. Nie, tam nie w tym odcinku nie mam mowy, żebym tam wszedł. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okej, to kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam was, Arkwell.